mieliśmy zagwozdkę po podliczeniu punktów. Staraliśmy się to zrobić bardzo oficjalnie i w duchu demokratycznego wyboru. To też każdy oceniał jak chciał, a później decydowaliśmy. No i z sumy jak gdyby naszych wniosków wyszły nam następujące rezultaty. Mianowicie trzecie miejsce w tym roku zostało przearanżowane na tak zwane wyróżnienia. Dlaczego? Bo są trzy. Tak było ostro na pudle i tak ciasno, że są trzy te trzecie miejsca. W wyniku formalnego, jak gdyby regulaminowego przyznawania miejsc, nie możemy przyznać trzech trzecich miejsc, to też są trzy bardzo mocne wyróżnienia, które będą również nagrodzone certyfikatem. Ale wielkie brawa dla ekipy, która w kulinarnych perłach gminy Jerzmanowa w roku 2015, 11 listopada zdobyła owe zacne miejsce, zaszczytne miejsce. Tak naprawdę w ostatniej chwili za namową jururu zmieniając klasyfikację swojej potrawy do oceny. Co bardzo cenię. Bigos z gęsiny na winie. Brawo! A, sołysko potoczek, sorry. Brawo. Bardzo mocnie, bardzo smacznie. Bigos, jakiego jeszcze nigdy nie jadłem i chcę to zaznaczyć dlaczego. Otóż to jest nawiązanie do arcystaropolskich tradycji robienia bigosu. Nie wiem, czy wiecie, ale w XVII wieku jeszcze bigos nie zawierał grama kapusty. Staropolski bigos. Jak zerkniecie do pierwszej książki polskiej kulinarnej pana Czernieckiego, owego Stanisława Czernieckiego, to jest 1682 rok, to się tam okazuje, że bigos, bo bigos nie był nazwany bigosem, tylko bigoskiem, to był bigosek na bigosek rakowy, przepis, na bigos z ryb rzecznych, na bigosek z policzków sandacza, na bigosek oczywiście z jelenia i tak. To było siekane mięso, stąd też jedna z nazw tłumacząca bigos, to siekanie, czyli bigosowanie. I tak też powstało bigos. Później dodawano kapustę z jednego prostego powodu. Biedy, żeby było więcej. I z czasem ta kapusta zdominowała bigos i dzisiaj tego mięsa pojawia się. Ale i tak wszyscy wiedzą, że czym więcej mięsa w bigosie, tym lepszy. A panie zrobiły bigos, uwaga, na słodkiej kapuście, z odrobiną śmietany, z tego co pamiętam, na gęsinie. I to było genialne. To była zupełnie inna forma bigosu, ale właśnie nawiązująca do tych pierwotnych jego stylu. Gratuluję. Kolejna nagroda za doskonałą roladę. Rolada z gęsi oczywiście. Tym razem dla sołectwa Maniów. Brawo! No i jeszcze jedno wyróżnienie to mocno, bo to było to drugie wyróżnienie i ostatnie wyróżnienie. Sami przyznali, że ostatni będą pierwszymi, czyli sołectwo Bądzów. No może nie pierwszymi, ale na pudle. Muszę przyznać, że w przypadku tych dwóch pierwszych miejsc to były tak o grzywę konia, jeżeli możemy użyć terminologii wyścigowej, różnice. Bardzo małe. Tak naprawdę wybieraliśmy, głosowaliśmy. Stanęło na tym, na czym chciałem ja. Nie żartuję. Doszliśmy jakoś do porozumienia. Ale z wielką przyjemnością chciałbym ogłosić, że owe drugie miejsce w dzisiejszym konkursie zdobyło dosłownie przegrywając ową grzywę. Pierwsze miejsce, ale ma drugie i wejdzie tu na scenę. Zobaczycie ich wszyscy. Przygotujcie się, bo to sołectwo Kurowice. Brawo! Chodźcie tutaj na scenę. Kurowice. Idą gęsi, gęgają i piórka gubią. A za nimi płoną piórka, gęsi, piórek, mała kurka, białe piórka, szara piórka, piórek, mała kurka. I certyfikat z rąk wójta, bardzo proszę. Gratulacje, uściski były nawet, ulala. Rzeczywiście, dzisiaj próbowaliśmy mnóstwa rodzajów paszerowanych gęsi. I tak jak powiedziałem, to czasami te najprostsze rzeczy najłatwiej jest zepsuć. To zawsze takie niuanse decydują, ale myślę, w zgodnej ocenie przyznaliśmy wam, dlatego że wasza gęś paszerowana była naprawdę doskonała. Naprawdę doskonała, także gratuluję. To jest nagroda. Jest nagroda rzeczowa. Czyli wiadomo, gdzie dzisiaj będzie impreza. Znaczy jeszcze nie wiadomo, ale wiadomo. Słuchajcie, i to pierwsze miejsce z nieskrywaną absolutną taką radością i chyba wszyscy to przyznaliśmy w takim bardzo dobrym, pozytywnym duchu, że coś się jednak w Polsce zmienia na lepsze, że się kulinarnie, że co mnie bardzo cieszy, ludzie nie zwracają uwagi nie tylko na to, co jedzą, ale jak jedzą, jak to zostało przygotowane, a co jeszcze większą wartością jest, że to najczęściej młodzi ludzie zaczynają się tym interesować.
Pierwsze miejsce w dzisiejszym konkursie. Reprezentacja niezwykle utalentowanej młodzieży. Sołectwo Zofiówka. Brawo! To jest oto certyfikat, ten, który wręczamy. Gratuluję absolutnie. Ach, za co? Za genialne, absolutnie genialne faszerowane uda gęsie, które były doskonałe, soczyste, aromatyczne, pachnące. Kwintesencja dobrze zrobionej gęsi. Gęś nie jest łatwym materiałem, a wam się naprawdę udało dzisiaj zaskoczyć mnie w każdym calu, zresztą wszystkich jurorów również. Proszę bardzo, to nagroda. Gratuluję. Słuchajcie, gość mam wrażenie, że w ogóle nie wie, o co chodzi. Mówi, niemożliwe, że to my, nie? Ja to jadłem. Niemożliwe. A, już biegałeś. Dziękuję jurorom bardzo. Dziękuję wszystkim nagrodzonym, gratuluję. Wszystkim, którzy brali udział, kłaniam się w pas. Bo bez was, którzy się zdecydowali wziąć udział w konkursie, konkursu by nie było. Nie tylko bez tych nagrodzonych, ale przede wszystkim bez wszystkich tych, którzy chcą rywalizować w duchu dobrej rywalizacji. Mam nadzieję, że w przyszłym roku podtrzymacie to święto i podtrzymacie jego formułę, bo dzięki wam mamy szansę jak gdyby dbać o ten piękny dar, który mamy, naszą kulturę, spuściznę narodową, jaką niewątpliwie jest kuchnia, która wpisana jest w tę kulturę. I trzeba o to dbać, bo bez was ci młodzi ludzie nie mieliby szansy się o niej dowiedzieć, a ja nie miałbym szansy się inspirować robiąc program. A dzisiaj zobaczyłem kilka potraw, które już niebawem na antenie jedynki. No ale no, zorientujecie się później, ci co robili. Bardzo dziękuję raz jeszcze, kłaniam się, idę. A my w tym czasie już bardzo ważne ogłoszenia.